Hej, cześć, witam Cię na moim kanale i zapraszam na cały dzień jedzenia. Tym razem bardzo proste przepisy ze wszystkiego, co miałam w lodówce, żeby nie robić zbędnych zakupów. Zaczniemy oczywiście od pysznego śniadania na słodko. Robi się coraz cieplej, więc u mnie będzie coraz więcej śniadań na słodko i na zimno. Ulubiona granola, czyli ta zielona z Biedronki, do tego jogurt proteinowy czekoladowy, truskawki, do tego pokroję suszoną morelę i całość posypuję otrębami owsianymi. I jeszcze siemię lniane. I całe śniadanie gotowe. Ja jeszcze dodam odrobinę syropu z agawy, który jest przesłodki i naprawdę idealnie pasuje do tego śniadania. Bardzo szybkie, idealne śniadanie na ciepły poranek. Na obiad pierś z kurczaka z ryżem i warzywami. Na początku przygotowuję mięso, kroję je w paski i przyprawiam. Wszystkie przyprawy, które użyłam, macie wypisane w opisie na dole. Do mięsa dodaję olej zwykły i jeśli macie, to dodajcie olej z orzeszków. Dzięki niemu danie pachnie bardziej azjatycko. Teraz czas na warzywa. Papryka u mnie czerwona, ale użyjcie dowolnej. Do tego dużo cukinii, cebula i pieczarki. Możecie zamienić jakieś warzywo, ale ja uważam, że te warzywa idealnie do siebie pasują i nie zmieniałabym tu nic. Paprykę kroję w paski, cukinię w półplasterki, cebulę w plasterki, a pieczarki przekrajam na 4 części. Ok, kurczak ląduje na patelni, chwilę go podsmażam i dodaję warzywa. Całość mieszam 3-4 minuty i przykrywam. Zostawiam na około 5 minut, po tym czasie podlewam lekko wodą i zostawiam pod przykryciem na 15 minut. Do mięsa i warzyw ugotowałam biały ryż, ale super się tu też sprawdzi ryż brązowy lub kasza jaglana. Ciepły obiad mamy gotowy, to teraz czas na coś orzeźwiającego. Przygotujemy koktajl z owoców. Jabłko, pomarańcz i truskawki. Wszystko blenduję z wodą, otrębami owsianymi i ulubionym olejem. U mnie olej z wiesiołka, ale może być dowolny, na przykład olej lniany. Wszystko blenduję na gładki koktajl. I przyszedł czas na kolację. Kolacja będzie na ciepło. Zamiast zwykłych kanapek z serem i szynką zrobię tortillę bardzo serową, zapiekaną w grillu. Na tortillę kładę ser żółty, kruszę szynkę, do tego kukurydza, mozzarella kulka i mozzarella tarta. Dużo sera w tej tortilli, więc będzie pyszna. Drugą połowę tortilli smaruję ketchupem pikantnym i zamykam. Tak przygotowaną tortillę wkładam do rozgrzanego grilla na około 2 minuty. Ok, kolacja gotowa, więc mamy gotowy cały dzień jedzenia. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Skorzystajcie z moich przepisów i oznaczajcie mnie na Insta @itbymisejka. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam też do playlisty Cały Dzień Jedzenia, która wyświetla się w prawym górnym rogu. Tam czeka na Was naprawdę mnóstwo filmów z przepisami. Zainspirujcie się i napiszcie koniecznie w komentarzu, które dzisiejsze danie było dla Was najlepsze i czy wypróbujecie przepisy. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!